W tym filmie przećwiczymy sobie obliczanie liczby kombinacji na pewnym konkretnym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że mamy 4 osoby. Osobę A, osobę B, C i D. Możemy myśleć o tym, że to są na przykład pierwsze litery ich imion, na przykład Albert, Beata, Cecylia, Dariusz. No i teraz zakładamy, że te osoby są w pokoju i się nie znają. I będą się poznawać ze sobą, każda osoba z każdą się zapozna i przy okazji zapoznawania się uścisną sobie dłonie. No i każda para osób uściśnie sobie dłonie dokładnie raz. Pytanie jest takie, ile będzie uścisków dłoni? Jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie się zastanowić nad rozwiązaniem tego zadania. No dobrze, jak można obliczyć, ile będzie tych uścisków dłoni? Wyobraźmy sobie, że każdy uścisk dłoni jest na przykład dokumentowany na zdjęciu, że jedna osoba staje po lewej stronie, druga staje po prawej stronie, wymieniają uścisk dłoni, robione jest zdjęcie i potem następna para sobie ściska dłonie. No to policzmy. Powiedzmy, że mamy wybrać osobę, która stanie z lewej strony do zdjęcia. No to mamy do wyboru 4 osoby, tak? Czyli mamy 4 możliwości postawienia osoby po lewej stronie. Następnie, jak już wybierzemy osobę po lewej stronie, zostają nam 3 osoby, spośród których możemy wybrać osobę, która stanie po prawej stronie. No to dla każdego wyboru osoby z lewej strony mamy 3 możliwości wyboru osoby, która stanie po prawej stronie. 4 razy 3 to jest 12. No dobrze, ale czy to jest rozwiązanie zadania? Otóż nie. Dlaczego nie? Dlatego, że tutaj rozwiązaliśmy trochę inny problem. Zapytaliśmy, jak można wybrać spośród tych 4 osoby 2 osoby i ustawić je jedna po lewej, druga po prawej i na ile sposobów można to zrobić. Przy czym rozróżnialiśmy, która osoba stoi po lewej, a która osoba stoi po prawej. Natomiast jak liczymy uściski dłoni, to nie rozróżniamy takich konfiguracji. Czyli na przykład nie rozróżniamy, czy osoba jedna stała z lewej, na przykład A stała z lewej, B z prawej, albo B z lewej, A z prawej, jak sobie ściskały dłonie. My tego nie powinniśmy odróżniać takich dwóch sytuacji. Czyli licząc w ten sposób, policzyliśmy każdy uścisk dłoni 2 razy, ponieważ rozróżnialiśmy takie sytuacje, kiedy te osoby stoją w odwrotnej kolejności. Jak mamy 2 osoby, no to są 2 sposoby, na jakie można je ustawić w kolejności, więc każdy z tych uścisków dłoni policzyliśmy tutaj 2 razy, czyli tak naprawdę tych uścisków będzie 6, tak? No więc to, co tutaj robiliśmy, to obliczyliśmy liczbę wariacji, a to, co nas interesuje, to jest liczba kombinacji, która odpowiada na takie pytanie. Na ile sposobów można wybrać 2 osoby z 4, spośród 4 osób. No i to jest liczba kombinacji dwuelementowych ze zbioru 4-elementowego. To się oznacza też symbolem Newtona, 4 po 2. No i po prostu musimy tę liczbę, którą tutaj obliczyliśmy, 4 razy 3, może wezmę to tym samym kolorem, którym tam było, czyli 4 razy 3, podzielić przez liczbę 2, dlatego że każdą konfigurację tutaj liczyliśmy 2 razy, policzyliśmy różne kolejności jako 2 różne przypadki, a musimy teraz zapomnieć o tych różnych kolejnościach, bo interesuje nas tylko, które osoby ściskały sobie dłonie, a nie interesuje nas, która stała z lewej, a która stała z prawej, więc te przypadki liczymy jako 1. Ponieważ każdy liczyliśmy 2 razy, no to teraz nam wyjdzie oczywiście tutaj 6. No i tak jak mówiłem, to co tutaj mamy w liczniku, to jest liczba wariacji, czyli wariacje to są takie konfiguracje, jak liczymy wariacje, no to uwzględniamy kolejność. Natomiast dzielimy później przez 2, bo to jest liczba sposobów, na jakie można uporządkować, na jakie można uporządkować uporządkowania tych 2 osób. No i to jest wiadomo, jak mamy k osób, no to mamy k silnia sposobów, czyli 2 osoby to jest 2 silnia sposobów, 2 silnia to jest po prostu 2. No dobrze, czyli tutaj możemy również przećwiczyć obliczenie liczby kombinacji dwuelementowych zbioru 4-elementowego za pomocą tego wzoru, który był wyprowadzony w ogólnym przypadku w poprzednim filmie. Może tutaj zrobimy również rozróżnienie kolorami, czyli powiedzmy mamy 2 osoby spośród 4 osób No to jak to będzie? No to mamy, to jest 4 silnia, podzielić przez 4, odjąć 2 silnia i pomnożone przez 2 silnia, tak? Tutaj jest 4, odjąć 2 silnia. No to ile to będzie? No w liczniku mamy 4 silnia, czyli 4 razy 3 razy 2 razy 1. W mianowniku mamy 2 silnia, czyli 2 razy 1. I tutaj 4 odjąć 2 to jest 2, czyli mamy znowu 2 silnia, czyli 2 razy 1. No i widzimy, że tutaj to może się skrócić z tym, dwójkę możemy skrócić z czwórką, zostanie 2. No i w wyniku dostaniemy 2 razy 3, czyli 6. Wychodzi oczywiście 6. No i tutaj przećwiczyliśmy zastosowanie tego ogólnego wzoru. No na zakończenie jeszcze może zobaczmy tak na palcach, wyliczmy te wszystkie kombinacje, czy też wariacje i zobaczmy, jak to jest. No, możemy po prostu je wszystkie wypisać. Powiedzmy, że stawiamy na lewym miejscu osobę A. No to po prawej może być B, po prawej może być C, albo po prawej może być D. Jak po lewej stronie stoi osoba B, no to po prawej mamy do wyboru, tak, możemy mieć A, możemy mieć C i możemy mieć D. Jak po lewej stronie stoi osoba C, no to po prawej możemy mieć A, możemy mieć B i możemy mieć D. Jak po lewej stronie stoi osoba D, no to po prawej może być A, B lub C. No i oczywiście tych wariacji jest 12, ale zauważmy, że każda kombinacja jest reprezentowana przez dwie wariacje. Na przykład tutaj mamy AB, a tutaj mamy BA, czyli to już jest ten sam uścisk dłoni, nie musimy go liczyć drugi raz. Tutaj mamy AC, a tutaj mamy CA, czyli to też możemy skreślić. Tutaj mamy AD, a tutaj mamy DA, czyli znowu drugi raz liczymy to samo. Potem mamy BC, a tutaj mamy CB, możemy to wykreślić. Potem mamy BD, a tu mamy DB, czyli to możemy wykreślić. Tutaj mamy CD, a tutaj mamy DC. Czyli widzimy, że tych, które nas interesują, zostaje, czyli rzeczywiście różnych par osób zostaje 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A na zakończenie chciałbym jeszcze, jak ktoś nie jest jeszcze do końca przekonany, pokazać rozwiązanie, które moja 9-letnia córka wymyśliła, jak jej zadałem tę zagadkę. Powiedziała, że przecież to jest proste, wystarczy narysować. I co narysowała? Narysowała taki diagram. A, B, C, D i powiedziała, no tutaj musimy liczyć pary, no to tu będzie para AB, tutaj będzie para AD, AC, CD, BD, CB. No i teraz połączyłam w pary, no to teraz muszę policzyć, ile jest kresek. No więc mamy taki, mogę narysować jeszcze raz, taki diagram. No i tych kresek jest rzeczywiście 6. Z każdego wierzchołka wychodzą 3 krawędzie. Wierzchołków mamy 4, tyle ile osób. Ale żeby nie liczyć krawędzi podwójnie, no to mamy 4 razy 3 podzielić przez 2. No widzimy, że tych krawędzi, tych sposobów, na ile można wybrać parę osób spośród 4, jest rzeczywiście 6.